Pani marszałek, a co oznacza to całkowite zawieszenie pani kampanii wyborczej? Nie prowadzę żadnej kampanii, nie zajmuję się w ogóle w tej chwili kampanią wyborczą, nie prowadzę agitacji, nie rozdaję moich ulotek, nie organizuję spotkań, nie prezentuję mojego programu wyborczego, nie rozmawiam na ten temat. Wróciłam do tego, co robią moje koleżanki i koledzy posłowie, czyli zajmuję się sprawami bieżącymi, tym, co się dzieje w Sejmie, a także interwencjami poselskimi, bo rzeczywiście w tych trudnych czasach ludzie mają coraz więcej pytań, coraz więcej problemów i tak naprawdę szukają informacji i na szczęście w naszych biurach te informacje mogą uzyskać. Pani marszałek wzywa też do bojkotu wyborów prezydenckich, a na przykład wicemarszałek i szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki uważa, cytuję, uważam za idiotyzm i działanie antydemokratyczne deklaracje wzywające do bojkotu wyborów. Wprost odnosi się do pani apeli o bojkot. 10 maja wybory nie mogą się odbyć, bo będą niebezpieczne dla życia Polek i Polaków. Ja bardzo bym chciała, żeby moi wyborcy poszli na wybory, żeby mogli w nich wziąć udział, ale nie będę narażała ich życia i mówiła, przyjdźcie na wybory, stańcie blisko siebie. Widzieliśmy, co było we Francji. Weźmy z tego przykład. We Francji stało się wielkie nieszczęście. Ilość zachorowań po tych wyborach samorządowych wzrosła. A też chciałam przypomnieć, że marszałek Terlecki straszył także w sprawie wyborów samorządowców i mówił, że jeżeli nie dają sobie rady z wyborami samorządowymi, to należy może wprowadzić komisarzy. Nie można szantażować ludzi. Samorządowcy odpowiadają za swoich mieszkańców, odpowiadają za swoje miasta i skoro nikt nie zgłasza się do komisji wyborczych, bo ludzie po prostu się boją, a kiedyś bardzo chętnie się zgłaszali, traktując to jak i taki udział w życiu obywatelskim i było więcej chętnych na te miejsca w komisjach niż miejsc. Teraz się ludzie boją, więc nie róbmy fikcji, naprawdę traktujmy się i nie oszukujmy. 10 maja w stanie klęski nie da się wyboru przeprowadzić. Pani nie planuje wycofać się formalnie z kandydowania w wyborach prezydenckich? Wierzę, że jednak pan premier odważy się i te wybory zostaną przełożone na bezpieczny dla Polaków termin i w tych wyborach wezmę udział.